Dzień dobry, witam serdecznie, 23 listopada roku pańskiego 2022. Znajduję się przed budynkiem prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze, moi drodzy. W dniu dzisiejszym o godzinie 6 rano w mieszkaniu, w którym znajdowało się 4-letnie dziecko wraz z mamą i z tatą, bandyci w kominiarkach pod nazwą Policja, moi drodzy, wtargnęli do mieszkania śpiącej rodziny, moi drodzy. Wyciągnięto i zatrzymano człowieka, pozbawiając ich jego praw, przede wszystkim praw konwencji praw człowieka, pozbawiając go praw konstytucyjnych, jak również łamiąc kodeks karny, moi drodzy. Na zlecenie, bo mam nagraną rozmowę telefoniczną z posłem Platformy Obywatelskiej, Piotrem Borysem, którego biuro poselskie znajduje się w Lubinie, który pochodzi z Bolesławca, moi drodzy, który być może naciska na działalność prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. To jest niedopuszczalne, że w mieszkaniu, w którym znajdowało się 4-letnie dziecko, moi drodzy, 4-letnie dziecko, bandyci z firmy Policja, antyterroryści, czy Centralne Biuro Śledcze, moi drodzy. Dlaczego wy nie przyjdziecie jeden, tylko przychodzicie w grupie? Jesteście zorganizowaną grupą przestępczą w charakterze zbrojnym, która właśnie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Prokurator, który prowadzący sprawę, Marek Gorzkowicz, nie chciał wyjść do mnie, dziennikarz śledczy Armand Armani. Moi drodzy, nie chciał wyjść do mnie i ze mną porozmawiać. Złożyłem pismo, żądając przesłuchania mnie w charakterze świadka zajścia, które miało miejsce rok temu, i wciąż człowiek, który jest niewinny w sprawie, a przypomnę, że w Polsce obowiązuje domniemanie niewinności, jest traktowany jak pospolity przestępca. Po raz drugi jest zatrzymywany przez bandytów z firmy ochroniarskiej Policja. Moi drodzy, bandyci to są z firmy ochroniarskiej Policja. Prokuratura, a tutaj prokuratorem prowadzącym jest Marek Gorzkowicz, który nie chciał wyjść do mnie, nie chciał mnie w dniu dzisiejszym przesłuchać, więc złożyłem pismo, żądając przesłuchania mnie, jak również jeszcze jednej osoby w charakterze świadka naocznego zdarzenia. Moi drodzy, nie wzięto tego pod uwagę. Dzisiaj sąd ten w tym domu publicznym ma wydać wyrok, to znaczy wyrok, zarządzenie zastosowaniu czegokolwiek, czy tymczasowego aresztu, czy również poręczenia majątkowego wobec niewinnego człowieka. Przypomnę, że w Polsce obowiązuje prawo, czyli domniemanie niewinności. Dopóki nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem sądu, nie jesteś przestępcą. Tutaj te przepisy w ogóle nie mają zastosowania, moi drodzy. Jest łamana konwencja praw człowieka, łamana konstytucja, łamane jest prawo. Potraktowano porządnego człowieka, potraktowano jak pospolitego bandytę. Jak bandytę, moi drodzy. Wyłamano drzwi. Grupa przestępcza o charakterze zbrojnym Policja, ci antyterroryści, śmiejący się jeszcze, uśmiechający się, sterroryzowali również kobietę, matkę dziecka 4-letniego. To jest skandal, to jest niedopuszczalne, co się dzieje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Poseł Platformy Obywatelskiej, Piotr Borys, poseł ziemi dolnośląskiej, moi drodzy, Piotr Borys robi naciski na prokuraturę w Jeleniej Górze, żeby podjęła takie czynności. To jest niedopuszczalne. Przeciwko Borysowi będzie skierowane powództwo cywilne. I to, że jesteś posłem, osłem, to ci nic nie gwarantuje, żaden immunitet cię nie będzie chronił, ponieważ my doprowadzimy do takiej sytuacji, że pozbędziemy się ciebie i tego twojego immunitetu, moi drodzy, z tego knesetu, gdzie bezprawnie przesiadujecie, bezprawnie wydajecie decyzje i tym bardziej naciskacie na niezależną prokuraturę, która powinna być niezależna i sama prowadzić śledztwo, dochodzenie. Skoro w ciągu roku czasu jeszcze nie podjęto żadnych takich czynności w stosunku do niewinnej osoby. Powtarzam raz jeszcze, niewinnej osoby, dopóki nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem sądu, jesteś niewinny. Sąd apelacyjny, to znaczy w
W zażaleniu na zatrzymanie wcześniejszym sąd okręgowy w Jeleniej Górze uznał sędzia, że nie ma żadnych podstaw, żeby zastosować areszt tymczasowy, moi drodzy. Domniemany sprawca zdarzenia, domniemany, powtarzam raz jeszcze, domniemany uczestnik tego zdarzenia stawia się na każde wezwanie. Jest każdy piątek, sobota, niedziela jest w Jeleniej Górze, moi drodzy. Nie unika, leczy się przez działania policji i prokuratury, leczy się, moi drodzy, u lekarza. Także do tego doprowadza właśnie system. Ten system niewolnictwa, który jest właśnie w Polsce, w Rzeczpospolitej Polskiej. I na czele stoją posłowie, którzy siedzą w Knesecie, jak również pracownicy, prokurator, czy rejonowej, czy okręgowej, czy również sądu rejonowego, czy również sądu okręgowego, moi drodzy, w różnych miejscowościach na terenie całej Polski, bo to nie tylko dzieje się w Jeleniej Górze, to również dzieje się, moi drodzy, na terenie całej Polski. Więc ja będę nadzorował i będę pilotował tą sprawę, moi drodzy, i nie odpuszczę, ponieważ pokażę nieprawidłowości, jakie tutaj są, się dzieją, jakie czynności nie zostały dochowane, moi drodzy, jakie czynności nie zostały zachowane, jakie czynności nie zostały przeprowadzone, moi drodzy. I to ma właśnie miejsce w Jeleniej Górze, mieście seksu i biznesu. I jeżeli prokurator Marek Gorzkowicz podejmie dzisiaj, zobaczymy, jaką podejmie decyzję, jaki wniosek skieruje, moi drodzy, ale będziemy to wszystko śledzić, będziemy to upubliczniać, będziemy te osoby pokazywać, będziemy jeździć do tych osób, będziemy pod domami tych osób nawet, żeby ludzie wiedzieli, mieli świadomość, jak wyglądają ci ludzie, ci pracownicy administracji publicznej, którzy sobie uzurpują do tych stanowisk. Niezależny dziennikarz śledczy Armand Armani będzie nadzorował to właśnie dochodzenie, nadzorował to śledztwo z tego względu, że dzisiaj rodzina, moi drodzy, została narażona na niebezpieczeństwo i tutaj organizacja zbrojna, policja wtargnęła o godzinie 6 rano do mieszkania, gdzie znajdowało się 4-letnie dziecko i ten prokurator, który wydał tą decyzję, ma dzisiaj na sumieniu psychikę tego dziecka 4-letniego, które w płaczu do chwili obecnej jeszcze nie może dojść do siebie po interwencji tych zbrodniarzy, policjantów z tej specjalnej grupy antyterrorystycznej, czy tam z CBS-u. Dlaczego wy, chłopczyki, którym kanapki zabierano w przedszkolu i w szkole podstawowej, dlaczego wy sami nie przyjdziecie? Czego wy się boicie, tchórze jedne? Wy tylko w grupie jesteście mocni, cwaniacy, tacy podwórkowi, bo jesteś bez ambicji, to wiesz, gdzie idziesz. Właśnie do tej formacji, moi drodzy. Bo nic innego w życiu nie potrafisz robić, tylko właśnie działać nielegalnie na zlecenie nielegalnych przełożonych. Dziecko ma traumę. 4-letnie dziecko wraz z matką w tej chwili są pod opieką lekarza specjalisty, moi drodzy. Oni do tego doprowadzili. Oni tu do tego doprowadzili, a Piotr Borys, poseł Platformy Obywatelskiej, przyłożył rękę. Więc ośle, jak cię zwał, tak cię zwał. Mam nagraną dzisiejszą rozmowę telefoniczną z tobą, w której przyznajesz, co zrobiłeś. Przyznajesz również, dlaczego taką, a nie inną decyzję podjąłeś, ponieważ tylko i wyłącznie opierałeś się na zeznaniach jednej strony. Ja jestem świadkiem naocznym. I tutaj do wszystkich moich widzów i ich informuję. Jestem naocznym świadkiem tego zdarzenia, które miało miejsce rok temu, moi drodzy. Nie zostałem przesłuchany przez żadnego prokuratora, tylko zostałem pod przymusem przesłuchany przez komisarza śledczego lubańskiej policji. A mam kilka bardzo ciekawych faktów, które ujawnię jako dziennikarz śledczy, do których dotarłem po tym całym zdarzeniu. Nie zostały one przebadane i sprawdzone, te informacje w ogóle nieuwzględnione przez prokuraturę. Zaniechano pewnych czynności. Występują tam osoby bardzo, bardzo widocznie niewygodne dla sprawy, ale będę je upubliczniał. Będę je upubliczniał i będę o tym mówił jako dziennikarz śledczy, bo mam do tego prawo, moi drodzy. I nie zamkną mi gęby oni.
nie zamknie mi nikt gęby, moi drodzy, bo nie odpuszczę, nie zejdę z tej drogi, ponieważ będę pokazywał działania, łamanie, już nie łamanie prawa, moi drodzy, tylko gwałcenie prawa, a to, czego dopuścił się poseł Platformy Obywatelskiej, Piotr Borys, to jest skandaliczne. No ale przecież politycy już nas do tego przyzwyczaili, moi drodzy, do takich działań, nielegalnych działań. Im się wydaje, że oni są ponad prawem, a to małżeństwo, które doprowadziło do takiej sytuacji, które oczernia ludzi w mediach, które zwołuje te reżimowe media do siebie na konferencje prasowe, będziemy też, mamy materiały na temat waszej rodziny i będziemy je upubliczniać. Także miejcie tą świadomość, że wasza pornobranża, w której działaliście, też będzie o tym się dowie, moi drodzy, i będzie pośmiewisko, jak również wiele informacji na ten temat będzie już krążyło w internecie. Także to, że udajecie takich, jakich nie jesteście, no to już wasza sprawa, ale ludzie was ocenią, moi drodzy, i w tej miejscowości będziecie bardzo słynnymi ludźmi. Już jesteście, a jeszcze będziecie bardziej słynni, ale z innej strony. Także śledztwo ma dwie strony, moi drodzy. Na razie tylko poszło w jednym kierunku, natomiast jest jeszcze drugi kierunek, o którym ja będę mówił i będę mówił o tym bardzo głośno, ponieważ dzieje się krzywda. To wydarzenie, które miało miejsce rok temu, to jest nieszczęśliwy wypadek. Nieszczęśliwy wypadek, w którym ja jestem świadkiem osobistym, w którym brałem udział, w którym udzielałem pierwszej pomocy, gdzie tylko i wyłącznie ja udzielałem tej pierwszej pomocy. Reszta ludzi się odsunęła, reszta gapiów się tylko przyglądała. Mało tego, moi drodzy, pamiętajcie, że jest artykuł taki. Kto nie udziela pomocy medycznej, ratunkowej, podlega karze pozbawienia wolności i tak dalej, i tak dalej. Ten paragraf ma tu zastosowanie. Więc prokurator Marek Gorzkowicz, który dzisiaj wydał taką, a nie inną decyzję, pod naciskiem polityka Platformy Obywatelskiej, zobaczymy, jaka będzie decyzja, moi drodzy, dzisiaj niezależnego sądu. Czekam i zobaczymy, jak sprawy będą miały dalszy bieg, moi drodzy. Będę to nadzorował, będę was informował i będę przeprowadzał transmisję. Na chwilę obecną tenże prokurator nie chciał się ze mną spotkać, nie chciał wysłuchać zeznań świadka, bardzo kluczowego świadka w sprawie. To więc złożyłem żądanie, nie prośbę, moi drodzy. Prosić to się może zwierzę o wodę albo o jedzenie od nas. Natomiast ja żądam jako człowiek, jako pełnoprawny obywatel tego kraju, żądam przesłuchania mnie w charakterze świadka, jak również jeszcze innej dodatkowej osoby, która była również świadkiem w tym zdarzeniu. Pozdrawiam was serdecznie. Z Wyrole dokładnie tutaj, z Wyrole z policji wtargnęły dzisiaj, naraziły na być może utratę zdrowia psychicznego kobietę, matkę i 4-letnie dziecko, moi drodzy. To jest niedopuszczalne, to jest skandaliczne. Skandaliczne, co oni wyprawiają z ludźmi niewinnymi. Powtarzam raz jeszcze. Dopóki nie zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu, obowiązuje domniemanie niewinności. Jesteś niewinny. Nie stosują się do tego. Robią pokazówki na zlecenie Platformersa. Platformersa, akurat w tym przypadku Platformersa, na zlecenie Platformersa Piotra Borysa, posła Platformy Obywatelskiej. Także pośle, będziesz miał powództwo cywilne za narażenie na utratę zdrowia i życia, bo ta organizacja zbrojna, policja, wtargnęła dzisiaj, wyłamując drzwi antywłamaniowe, moi drodzy. Nie jedne, ale nawet podwójne. Więc kto teraz naprawi, kto odpowie za szkody? Ja jest tutaj sprawca tego zdarzenia i ja mam tutaj, wiem jak wygląda. Byłem, rozmawiałem, ale uciekał, uchylał się od rozmowy. Nie chciał ze mną rozmawiać, zasłaniając się tutaj
z pracownikiem ochrony, że do budynku użyteczności publicznej nie mogę sobie wchodzić. Moi drodzy, kto utrudnia śledztwo dziennikarskie? Artykuł 43, artykuł 44 prawa prasowego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Więc tutaj mamy na widelcu. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Jutro będzie również, będą fajerwerki. Zapraszam na jutro w godzinach porannych, moi drodzy. Wyjeżdżam w tereny, więc jutro oczekujcie. Znowu czas powołać polskie sądy, dokładnie. I jak również wykonywać takie czy podobne wyroki jak w wydaniu Polski Podziemnej, moi drodzy, były wykonywane. I wierzcie mi, że oni doprowadzą do tragedii takiej, jaka miała miejsce u tej pani komornik, do której wtargnął dłużnik. Jakim prawem firma komornicza, firma, powtarzam, to nie jest urzędnik, tylko to jest firma, będzie narusza czyjeś zasoby, czyjeś dobytek, na jakiej podstawie. I tak się właśnie będą kończyć niektóre sytuacje, bo ludzie nie mają już nic do stracenia i doprowadzają właśnie do takich tragedii, do takich sytuacji, do takich czynów ludzi zdesperowanych. Także wszyscy miejcie się na baczności, bo nie wiadomo, na jakiego wariata traficie. Więc miejcie świadomość, że za swoje uczynki, jeśli nie odpowiecie tutaj na ziemi, to odpowiecie tam przed Stwórcą, a tam będzie już gorzej. Tam już będzie gorzej, bo tutaj, chociaż tutaj też może być dla niektórych gorzej. Mam nadzieję, że, a zresztą już wiadomo, że system pada, a ci pracownicy administracji publicznej zostaną rozliczeni prędzej czy później. Także dziękuję bardzo, że byliście. Udostępniajcie, niech się to niesie w sieci. Niech ludzie zobaczą, jak wygląda sytuacja w Jeleniej Górze. Jak została dzisiaj potraktowana rodzina, a przede wszystkim czteroletnie dziecko, które do chwili obecnej jest w szoku. Ta interwencja na zlecenie posła Platformy Obywatelskiej Piotra Borysa. Także Piotruś, jak chcesz, to zapraszam do sądu w powództwo cywilne, a ty będziesz i tak miał od rodziny powództwo cywilne za swoje nielegalne działania, przestępcze działania, a ty jesteś posłem. Moi drodzy, dziękuję bardzo i jesteśmy w kontakcie. Będą fajerwerki, będzie się działo. Pozdrawiam serdecznie sprzed budynku prokuratury rejonowej w Jeleniej Górze. Armand Armani, niezależny dziennikarz śledczy. Siemanko, trzymajcie się, hej.